Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dostałam paczkę. Świąteczną paczkę, niespodziankę od pani Ani z kanału Czytam i Piszę, która znowu mnie zaskoczyła, ale nie ukrywam, że sprawiła mi ogromną przyjemność i radość tą paczką. Także pani Aniu, bardzo serdecznie za nią dziękuję. A Wam teraz pokażę, co tam jest w środku. No, tylko że ja już tę paczkę oczywiście otworzyłam, ponieważ w dniu, w którym ją otrzymałam, wiedziałam, że nie będę w stanie tego filmiku nagrać. No a ciekawość wygrała i musiałam zajrzeć do środka, także już tam pogrzebałam i tak pobieżnie zobaczyłam, co tam się w środku kryje, natomiast potem postarałam się to wszystko tak ułożyć, jak było, żeby Wam pokazać, jaki widok mnie zastał po otworzeniu tej paczki, a mianowicie taki. Popatrzcie, tak to pięknie wszystko tutaj jest zapakowane. Także jak tylko otworzyłam, to powiało świętami. Jeszcze zapach z tej paczki, jaki się wydobywa. Słuchajcie, goździki, anysz, wiecie, wszystkie te korzenne, świąteczne przyprawy, także i powiało, i zapachniało świętami. No, także pozwolicie, że teraz wszystko wypakuję i zaraz Wam pokażę, co tam też ta paczka w środku kryje. I paczka jest wypakowana, także może zaczniemy od gadżetów, a na początek od tych cudownych przypraw, które tak pachną, no tak cudownie pachną. Ja je tutaj sobie położę, żeby mi pachniało w trakcie nagrywania. Zacznijmy może od tej zapieczętowanej koperty. I to będzie pewnie kartka. No, tak jak myślałam, a nawet kartki. Taki lisek. All you need is tea. Zdecydowanie tak, jak najbardziej. Herbata na pierwszym miejscu. Tutaj mamy sówki. I takiego Mikołaja z melodyjką od razu. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz samych cudowności w nowym roku 2021. Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście życzę tego samego. Co my tu dalej mamy? O, taką torebeczkę z jakimiś fajnymi gadżetami w środku. Zaraz sprawdźmy, co tutaj mamy. O, bransoletka. No to zakładamy. No, już się przystroiłam. Tak się bransoletka prezentuje. Bardzo, bardzo ładna. Dziękuję. I co my tu jeszcze mamy w tym woreczku? Taki oto przesłodki brelok. Super. I jeszcze zakładki z Międzyrzecza. Kęszyca leśna. Taka zakładka. I druga zakładka to jest Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. Tak. A do tego jeszcze taki oto świąteczny kubek. Bardzo fajny. No w sam raz do herbaty, a do tej herbaty jeszcze można sobie przekąsić Prince Polo. Także no idealnie w mój gust. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie gadżety są naprawdę przefantastyczne. A teraz przejdźmy już do książek, do tych najważniejszych rzeczy, prawda? Sobie tutaj wszystko odłożę, zapachy tutaj zostawiam i lecimy z książkami. Pierwsza książka, Duchy. Historie o nawiedzonych miejscach i ludziach. No, no to jest super temat. Ta książka to kompendium prawdziwych historii o duchach. Autorka pracuje w telewizji i prowadzi badania na potrzeby popularnych programów o duchach i zjawiskach paranormalnych, będąc w konsekwencji profesjonalnym łowcą duchów. Także no, temat niesamowicie mnie interesujący. Ja takie historie bardzo lubię, także będę czytała. Następna książka Johna Smitha, Anonymous. Vasco Botello podejmuje się ambitnego i jednocześnie ryzykownego zadania. Pragnie rozwikłać nurtującą go zagadkę. Z determinacją spędza ogrom czasu na czytaniu książek, przeszukiwaniu map, podróżowaniu.
w przekonaniu, że literatura to ostatni bastion człowieczeństwa, próbuje odnaleźć tożsamość pewnego pisarza. A więc tutaj mamy jakąś zagadkę do rozwiązania, także również brzmi bardzo ciekawie. Następna książka, Marcin Niziurski, Karpackie. Pamiętam, że o tej książce pani Ania mówiła i to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, książka syna Edmunda Niziurskiego. Także no, również myślę, będzie bardzo interesująca. Z tego, co pamiętam, pani Ania mówiła, że bardzo, bardzo ciekawa książka. Tak mi się coś wydaje, kojarzy. Tutaj mamy Siegfried Lenz, Minuta ciszy. Opowieść o dorastaniu, o tęsknocie za trwałością oraz bliskością ukrytą między słowami a dwuznacznymi gestami. O chwilach ugięcia się pod ciężarem pytania o sens istnienia, o istotę miłości i sposób na przezwyciężenie straty. Brzmi bardzo zachęcająco. Wyspa, Żanna Słoniowska. O tej książce chyba też pani Ania opowiadała, o ile mnie pamięć nie myli. Na wyspie na północy Europy mężczyzna spotyka kobietę i zaczyna się dziać coś niezwykłego. Czyżby to jakaś romantyczna opowieść? No, opowiedziane czterema porami roku, zaskakujące literackie love story o powrotach i rozstaniach bez pożegnań. Czyli jakaś miłosna historia tutaj będzie się działa. A Żanna Słoniowska to jest Ukrainka o polskich korzeniach, pisarka, dziennikarka i tłumaczka. Także okej, okay, będziemy czytać. Kolejna książka, Wyspa Wielkanocna, Jennifer van der Bes. Cóż to my tutaj mamy? Jest rok 1913. Po śmierci ojca 20-letnia Elsa decyduje się zapomnieć o swoich prawdziwych uczuciach i oddać rękę profesorowi antropologii Edwardowi Beasleyowi. Prawie 60 lat później doktor palinologii przybywa na Wyspę Wielkanocną, by zbadać występujące na niej pyłki, ale przede wszystkim by uciec przed dotychczasowym życiem. Szybko okazuje się jednak, że choć Wyspa Wielkanocna jest idealnym miejscem, to nawet tutaj nie da się zapomnieć o własnej przeszłości. I to jest debiut tej pisarki. No, brzmi bardzo, bardzo interesująco. Kolejna jakaś ciekawa zagadka do rozwiązania. I mi wszystko spadło. Kolejna książka to Szlak Tamerlana Heleny Sekuły. Speed, amfetamina, biała śmierć. O! Zaczęło się od zablokowania Marsylii. Bez portu przemytnicy nie mają gdzie rozładowywać towaru i słać go na chłonne rynki Europy Zachodniej. Aha, czyli tutaj jakieś takie narkotykowe interesy. Książka Heleny Sekuły, podobnie jak jej cała twórczość, to prawdziwa uczta dla czytelnika kryminałów. No, czyli coś dla mnie. Świetna akcja, napięcie, tajemnica, barwne postacie i przede wszystkim niewiarygodnie bogaty język. No, to zobaczymy. Będziemy czytać, a jeśli to już jest dla miłośników kryminałów, no to jak dla mnie. I kolejna książka, Wyspa. Kolejna wyspa, bo tutaj mieliśmy wyspę i tutaj też jest wyspa. Dmitrij Strzelnikow. Autor. Plaża, na niej chłopiec, a w tle zarys wyspy. Mężczyzna po raz kolejny patrzy na zdjęcie z wakacji zrobione, gdy miał 5 lat. Szuka na nim czegoś, o co zatracił w dojrzałym życiu. Czuje, że musi powrócić do miejsca z przeszłości, czyli znowu jakieś powroty do przeszłości, jakieś tajemnice do odkrycia. Brzmi naprawdę bardzo ciekawie. W ostatniej chwili do przedziału, aha, czyli on, bohater, o, to brzmi naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ bohater wsiada do pociągu i nie jest pewny, czy wyjdzie z niego żywy, także bardzo, bardzo ciekawie. No to zresztą mamy na obrazku pociąg i są tutaj
Aha, są tutaj również takie grafiki. Książka niezbyt gruba, ale naprawdę brzmi interesująco. W ogóle tutaj te, zobaczcie, jak te strony są fajnie zaznaczone. Widzicie, że to jest druga klasa. Nie wolno palić i pod spodem numer strony. Czyli no tak podejrzewam, że cała akcja toczy się w tym pociągu, także może być tak klaustrofobicznie, a przez to bardzo, bardzo ciekawie. Zobaczymy. I ostatnia książka to jest... A, Tadeusz Kantor, książka do pisania. Czyli tutaj mamy taki notes, w którym można sobie prowadzić jakieś swoje zapiski i tutaj cała ta książka do pisania jest okraszona fotografiami z jakichś pewnie sztuk teatralnych, bo Tadeusz Kantor no to był chyba reżyserem, tak? Teatralnym, w ogóle szeroko pojętym artystą. Także bardzo, bardzo ciekawie, gdzieś tutaj, o właśnie, takie są fotografie. O, tu następna taka fotografia. I tutaj jeszcze też mi gdzieś mignęły jakieś... Właśnie, tu są też takie zapiski z notatek bohatera tutaj tego, tej książki do czytania. No. Także to są te wszystkie książki. I to jest właśnie ten bardzo, bardzo pokaźny stosik książek, który otrzymałam od pani Ani. Także pani Aniu, bardzo serdecznie dziękuję za tę paczkę. Sprawiła mi pani ogromną radość. Naprawdę jestem wzruszona. I no niedługo Mikołaj też tam do pani zawita. A na dzisiaj to tyle. Życzeń świątecznych jeszcze oczywiście nie składam, pomimo że tutaj u mnie już zrobiło się tak trochę świątecznie i ten zapach cały czas do mnie dochodzi, ale mam nadzieję, że przed świętami uda mi się tutaj jeszcze do Was przyjść, bo no, mam zaległy lekturowy tak książkowy do nagrania i chciałabym nagrać takie podsumowanie moich ostatnich lektur, książek, które udało mi się przeczytać. Nie było ich może jakoś szalenie dużo, ale coś tam przeczytałam. Między innymi w ramach wiktoriańskiego października przeczytałam dwie książki, które od dawna już chciałam przeczytać, także no mam nadzieję, że przyjdę i Wam trochę o tym poopowiadam. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pani Ani jeszcze raz bardzo dziękuję za tę niespodziankę. A wszystkich Was pozdrawiam. I zapraszam do następnego mojego filmiku. Do zobaczenia. Pa!